No na pewno, słuchajcie, no, słuchaj, myślę, że cała Polska historia. Otóż kiedyś na amatorskich zawodach MMA, we Wrocławiu, wiecie, miałem flaszkę, nie? I słuchajcie, tak slałem gościa, że wszyscy zaczęli krzyczeć bonus, bonus, bonus. I stąd się wzięła moja ksywa. Ale co mam nadzieję, że jesteście ukontentowani, co? Co zrobiłeś? No schlałem go normalnie i stary, wszyscy zaczęli krzyczeć bonus, bonus, bonus. Ale co się stało? Na amatorskich zawodach MMA, we Wrocławiu. No i co tam się wydarzyło? A miałeś flaszkę? No flaszkę wziąłem i tak stałem. A normalnie pół litrówkę wódki? Tak, tak, flaszkę. No i co zrobiłeś dalej? Tak stałem gościa. No naprawdę, ale... na amatorskich zawodach MMA. A widziałeś, że tak stałem. Tak stałem gościa. Ale co to ma wspólnego z krzywą bonus? No tak, tak się wszyscy krzyczeli, stary. Ale dlaczego? Dlaczego krzyczeli? Bonus! To nie pada się bonus, tylko tych rzeczy. Pytaj tych gości, to oni to wymyślili. Dobra, dzwonimy do nich. Kurwa.